Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski żartuje z tematu reparacji wojennych od Niemiec. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel zapowiedział zniżkę, jeśli reparacje otrzymamy do końca roku. To kpina z tragedii milionów Polaków, mówią politycy opozycji. Druga wojna światowa to jeden z najtragiczniejszych okresów w historii Polski. Agresja Niemiec kosztowała życie ponad 6 milionów polskich obywateli, wskazuje historyk dr Robert Derewenda. Zamordowali kogoś bliskiego, pozbawili dzieci ojca, matki albo rodziców, pozbawili ich dzieci albo okaleczyli trwale na długi czas tych, którzy potem mogli przeżyć tą drugą wojnę światową. Rząd Prawa i Sprawiedliwości domagał się od Niemiec wypłaty reparacji wojennych. W 2022 roku specjalny parlamentarny zespół oszacował możliwe do oszacowania straty. To 6 bilionów 220 miliardów złotych, mówił prezes ówczesnej partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Niemcy napadli na Polskę i uczynili nam ogromne szkody. Sprawę, o którą zabiegał rząd Prawa i Sprawiedliwości, bagatelizuje rząd Donalda Tuska. W styczniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z szefową niemieckiego MSZ-u Annaleną Baerbock. Potem zaproponował Niemcom inną formę zadośćuczynienia niż finansową. Aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty tych strat wojennych, czy zadośćuczynienia. To stanowisko poparł wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zasugerował, że zwiększenie zaangażowania Niemiec we wsparcie Ukrainy byłoby najlepszym zadośćuczynieniem dla Polski. Wczoraj padły kolejne zaskakujące słowa szefa MSZ-u. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel Radosław Sikorski oznajmił, że zmiana rządu w Polsce oznacza koniec tworzenia sztucznej wrogości wobec Niemiec. Potem polityk zażartował z tematu reparacji wojennych. Jeżeli Berlin chce zrobić przelew, to bardzo chętnie, przyznamy nawet zniżkę, jeśli pieniądze wpłyną do końca roku. Te słowa nie powinny paść, przyznaje wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Na miejscu ministra Sikorskiego nie żartowałabym sobie z tak poważnej kwestii. Mówimy o sprawie dotyczącej milionów istnień ludzkich. Rządowi Tuska zależy na dobrych relacjach z niemieckimi władzami, a temu nie służy temat reparacji, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Ta postawa musi ulec zmianie. Z tego problemu nie należy kpić, nie należy żartować. Trzeba konsekwentnie domagać się od rządu niemieckiego spłaty tych zobowiązań. Zobowiązań, które Niemcy zaciągnęli własnymi zbrodniami. Radosław Sikorski ponownie zaapelował do Niemiec o zaproponowanie własnej formy zadośćuczynienia. Jako przykłady wskazał odbudowę Pałacu Saskiego, sfinansowanie opieki medycznej osób, które przeżyły wojnę, lub inwestycje w obronność obu państw. To zaskakujące propozycje, zaznacza prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Delikatnie mówiąc, kwoty chyba nawet nie są w procencie zbliżone. Pałac Saski jest odbudowywany, zresztą inicjatywę w tym zakresie zgłosił pan prezydent Andrzej Duda. Propozycja Radosława Sikorskiego jest niedorzeczna, mówi były wiceminister spraw zagranicznych i szef zespołu badającego straty wojenne Arkadiusz Mularczyk. Jeśli inwestycje miałyby zastąpić reparacje, to lista byłaby niewyobrażalnie długa. Niemcy powinny wybudować centralny port komunikacyjny, powinny wybudować sieć elektrowni atomowych, powinny zainwestować w polską naukę, edukację, kulturę, którą przecież zniszczyły, ale również wojsko polskie w obronność, ale także wybudować mieszkania, setki tysięcy mieszkań, które przecież Niemcy zniszczyły. Paradoksalnie wypowiedzi polityków Donalda Tuska świadczą o aktualności tematu reparacji, podkreśla wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak. Najgorzej, gdyby obecny minister spraw zagranicznych i obecna dyplomacja temat po prostu zaczęła całkowicie przemilczać, sygnalizując w ten sposób, że po prostu dla niej nie istnieje. Polacy muszą nieustannie starać się o wypłatę reparacji wojennych od Niemiec, które nie ulegają przedawnieniu, tak samo jak nie ulegają przedawnieniu zadane krzywdy.